Dzień dobry. Zamówiłem coś takiego. Jest to obroża dla psów, która razi prądem. Nie wiem, kto normalnie używa to dla psa, ale za to wiem, że my dzisiaj będziemy używać to na sobie. Z nikim innym jak Solą. Dzień dobry. Widziałem to u ekipy, że podczas daily to nagrywali i uznałem, że jest to spoko opcja, szczególnie z tą panią. Żeby mnie porazić? Tak jest, mam ochotę. Masz ochotę, żeby porazić prądem? Super. Nie. Chciałem co innego powiedzieć, nieważne, nie, nieistotne. Chodziło mi o to, widzowie, że mam ochotę od was zobaczyć subskrypcję i łapkę w górę. Dlatego sprawdź koniecznie, czy ten czerwony przycisk u ciebie tam na dole szary. Jeżeli chcesz więcej rażenia prądem, to zostaw lajka. Nie mamy żadnych kadrów fajnych w domu, dlatego w wichurze nagrywamy na dworzu w lesie. Tak, niestety nasze mieszkanie jest słabe pod tak zwane odcinki statyczne, gdzie sobie siedzimy i tak dalej. W każdym razie, przechodząc do tematu, testowaliśmy już to w domu. Na mocy 30, to ma 100 poziomów mocy. Ja jestem ciekawa, jaka jest setka. Ale nie chcę tego. Sprawdzimy to. Każdy z nas ma przygotowane 8 pytań. Takich pytań ogólnych, z różnych dziedzin. Ja mam bardzo fajne pytania. Gdzie to zakładamy? Ja mogę założyć na szyję. Nie żartuję. Ja myślałem, żeby tu podwinąć i tu zakładać. No dobra, no to tak. Tylko nie wiem, czy musimy zakładać, czy nie będziemy tego po prostu przykładać. Dlatego ściągnijmy tą smyczkę. To jest takie sekundowe, nie? Tak, to jest takie sekundowe. To jest takie dosłownie ukucie. Także będziemy to po prostu kłaść tutaj. Mamy pilot. Jest 35 ustawione. Nie, 30 zrób. Będziemy szli o 5 w górę, co pytanie, co rażenie? Co rażenie prądem? Ale co rażenie jednej osoby, że ja... Nie, obojętnie której. Nie, nie jest tak, że no bo nagrywamy setkę, nie. Ona była tak zestresowana i powiedziałem, że będziemy to nagrać, to hit. Kto zadaje pierwsze pytanie? Ty możesz, no. Tak, ja mogę, chciałem papierkami nożyca, ale okej, to ja mogę. Dobra, na początku łatwe. W jakim roku urodził się Julek? 2012. Okej, zaliczyłaś, no. Julek to mój brat, jeżeli ktoś nie wie. Jeżeli nie wiecie, to znaczy, że nie subskrybujecie. A, jeszcze jedna ważna rzecz, zapomniałem wam powiedzieć. Na sandy.pl jest teraz 30% rabatu z okazji Black Friday, także zapraszam serdecznie na Sandy. Link jest w opisie, tam są case'y na większość modeli telefonów. Są fajne. Są koszulki. Tak jest, wszystko jest dobrej jakości, także zapraszam. Czyli nie rażycie, to teraz ty pytanie mi zadawaj. Ty zawsze mi zadajesz pytanie z kategorii rekordy Guinnessa. Ale ja też mam rekord Guinnessa i to taki piękny. Ile miał wysokości największy pies świata? 95 cm, 115 cm. Dobra. 103 cm. Czekaj, to będzie ten, to będą w ogóle te dog niemiecki, to się chyba nazywa. Chyba tak, to one są takie ogromne, to są takie bydlaki. 115. Nie. W ogóle powinniśmy mieć to przyłożone, a druga osoba powinna mieć gotowości pilot, żeby nie wiedzieć ten. Dobra. Także od następnego tak robimy. Dobra. No to uwaga, uwaga. A, bo to trzeba włączyć. Mogę się nie ufić. Ała, oj, oj, idziemy dalej. Razisz czy nie? Boli? Tak jest, o, nie, na 30 jest lajtowo. Okay, jakby ktoś ci wbił igłę, ale jednak jej nie wbił, jednak nie leci krew, no. I tak dalej, nie? Jaki jest synonim słowa synonim? No dobra, weź klikaj, nie wiem. Kiedyś jak byłam młodsza i miałam taki trądzik lekki, to kosmetyczka mnie raziła takim lekkim prądem po twarzy. I to było podobne uczucie? To było podobne uczucie, no. Okay. Wydaje mi się, że powinieneś znać odpowiedź na to pytanie. Do czego służy zalotka? Zalotka? No. Do poderwania faceta. Kurde. Nie, no to trzeba mocniej dać. Nie, no, jedno, to teraz 30? Będzie 40. 45 dajemy. Teraz nie. 45, Ola, nie, to jest zalajtowe, masz. Dobra, zalotka służy do podkręcania rzęs. A to jest to takie... Tak, to jest ten taki... Dobra, okej. Okay. Wiedziałam, że wiesz, jak to wygląda, ale wiedziałam, że nie wiesz, jak to się nazywa. Za cholerę. No teraz mam pytanie od Joshiego. Z jego odcinka wziąłem. Ukradłem mu z filmu. Myślałam, że ten... Nie, nie, nie. Które koło w samochodzie się nie kręci? Zapasowe. Kurde! Myślałam, że jesteś to, wiesz. Jedną z tych blondynek, która nie wie. Nie jestem blondynką już. Kolejne pytanie. Jaka jest różnica czasu między Warszawą a Los Angeles? 9 godzin. O, dobrze, masz to. Jeszcze nikt nie został porażony 45, nie? A, teraz 55 już. Nie! Tak, od ich lecimy. Nie, bo co to mówiłam? To jest niełatwe. Jaki jest ostatni film, jaki wrzuciłem na kanał na aktualny moment, kiedy to nagrywamy? Przykładaj, przykładaj, ale przykładaj. Ale masz czas, żeby się zastanowić? Tak, masz czas, żeby się zastanowić. Kreda. Jak to nagrywamy? Tak. To kreda wczoraj wleciała. Kurwa! Co wczoraj wleciało? 7 minut temu wleciał film. Proszę bardzo, najnowszy film, kto dłużej będzie wykonywał losową czynność, wygrywa. Różne rzeczy mają swoje skróty nazwowe, tak. Prawda? Rozwiń skrót, w sensie skrót, no rozwiń nazwę DNA. Ale to jest po angielsku. Nie, no po polsku. Po polsku? Jak po polsku? Jak się nazywa DNA? A dasz mi chwilę zastanowić się? Tak, no masz 5 sekund. Nie, żartuję, możesz się zastanowić. Dziecięca nić analityczna. Kurwa.
Co oznacza skrót DNA? Kwas deoksyrybonukleinowy. No ale to jest skam, to jest skrót. Ty powiedziałeś o nazwie skrótowej, czyli nie wiem, jak masz PZU, to jest coś tam ubezpieczenie, coś tam. DNA po angielsku to jest coś tam, że DNA jest. Ale skam, dobra, okej. Okay. No nie, no tak, to dawaj, 65. To jest biologia, kochanie. Dobra, biologia. 65. Setki, ja pierdzielę, Paweł, tym boli. A to jest bezpieczne? Tak, czytałem, bo teoretycznie sprzedają to dla psów, to jest bezpieczne, nie? Jakby setkę niby się... Nie wyobrażam sobie tak robić Nie, masakra, nie róbcie znaczy, tak. Znaczy naszym psom, w sensie, no... Żadnemu psu w ogóle. Dobra, teraz pytanie dość podchwytliwe. No ja pierdzielę. Musisz dokładnie je przeanalizować. Ile miałem samochodów? Ale miałeś samochodów, którymi jeździłeś? Czy miałeś samochodów zapisanych na siebie, czy nie, jak? Nie liczę twoich samochodów. No bo leasingi są teoretycznie na moją firmę, tak? Ale nie liczę ich. Czyli wszystkie samochody oprócz twoich samochodów. No Golf był. Był Golf. To jest twoje auto. Miałeś też chyba swoje auto do pizzerii. Jakieś tam takie Seicento czy coś takiego. No dobra, to są dwa. Potem miałeś Polówkę. Tak. Potem miałeś Mercedesa. Tak. Potem miałeś Sirocco. Czyli to jest pięć. Poczekaj, nie, nie skończyłam. To Seicento, które ostatnio kupowaliśmy, było na mnie. Tak, było, na ciebie. Było na ciebie. Gotowa? Pięć odpowiedź? Przykładek? Zapomniałaś o jednym, o Tiroku firmowym. No ale to nie było twoje, to było pracownika. Ale, no ale to jest moje auto. To tak pobudza, nie jest mi w ogóle zimno. Rekordy Guinnessa. Znowu? Tak. Czemu dwa aż? Ja ile mierzyła najdłuższa rzęsa świata? 15,1 cm, 10,8 cm, czy 12,4 cm? 12,4. Tak. O, dobrze! Zobacz to, że pani miała taką długą rzęsę i normalnie jest zdjęcie, jak miała taką rzęsę, ja ale ona była taka, wiesz, ale taka... Ale pojedynczą? Ona miała ogólnie takie długie, ale taka aż loka miała, loka no. Loka miała, no. 7,5. Chwilowa przerwa na reklamę. Po miesiącu z zamówienia przyszedł już iPhone 13 dla was. Leży sobie zapakowany fabrycznie w pudełeczku. Ale żeby go zgarnąć, już mówię wam, co musicie zrobić. Bo niewiele musicie zrobić. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał i skomentujecie jakikolwiek mój film, żebym w razie wygranej miał się jak z wami skontaktować. Każdego dnia daily na kartkach zapisuję 5 losowych subskrybentów. Na przykład teraz jest to Aminami, Hanna Wąsowicz, Olunia Ciasteczko, Piotr Czechowski oraz Natalia Szygielska. I tak każdego dnia właśnie, gdy zapiszemy te 5 osób, to wrzucamy ich do naszej maszyny, z której raz w tygodniu wybieramy jedną osobę, która wygrywa nagrodę z Koła Fortuny. Są to bluzy z naszego sklepu, są tam też AirPods i jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast reszta trafia do pudełka, z którego pod koniec daily wybiorę jedną osobę, która wygra właśnie owego iPhone'a. I będzie to prezent świąteczny. Także myślę, że warto subskrybować, a my wracamy z powrotem do rażenia prądem. Rekord Guinness! Ja pierdolę! Poczekaj, jeszcze muszę zobaczyć, ile zostało pytań. Dobra, jeszcze 3 pytania, o nie, to będzie setka. Jaki jest rekord świata w rozwieszaniu skarpetek? Nie bez powodu zadałem ci to pytanie, bo twoje skarpetki leżą wszędzie po domu. Podpowiem ci, że sznurek, na którym zostało ono powieszone, miał 6 kilometrów. Powiedz mi to w centymetrach. 6 kilometrów w centymetrach? No. Ojejku. 6 tysięcy metrów, 6 milionów centymetrów. 6, o Jezu, chciałam to jakoś policzyć, ale nie da się. 61 352. No. 65 723. 69 152. 69 tysięcy. Tak. Spojrzałeś na telefon wtedy, tego właśnie. Resztę wymyśliłem z głowy. 69 tysięcy, fajna podpowiedź, dobrze. Dobra. To jest taki stres, jak masz to przełożone, nie? Jest taka presja. Tym bardziej, że nie wiesz... Ale nie jest ogólnie aż tak źle. W sensie myślałam, że będzie gorzej. Jestem ciekawa tej setki, no bo niedługo będzie. Jest to do wytrzymania. Pytanie o mnie. Do końca roku wychodzi kontynuacja jednego z moich ulubionych seriali. Ja nie mogę. Mówię o tym cały czas. Nawet rozmawiałam raz z Wiktorią o tym. Okej. Okay. Jak to jest za serial? Są tak, są wieśniary są, sprzątaczka je, ale czekaj, nie. Kontynuacja serialu. Kontynuacja, ja wiem. Przyjaciółki. Nie, czekaj, stop. Bo jeszcze jest Seks w Wielkim Mieście, ale tego już nie dają. To będzie coś takie typowo kobiece. Przyjaciółki. Ała, kur... Seks w Wielkim Mieście wchodzi 9 grudnia. Dawaj, 8,5, powodzenia życzę. Nie, no nie, Paweł, nie. Ogólnie wam tego nie pokazywałem, ale tak to mniej więcej wygląda. I teraz 8,5, to jest do setki, Max. Kochasz nasze miasto? Kocham. Nie, ile jest mieszkańców Gdyni? Tak jest. Proszę, możesz się pomylić o 10 tysięcy. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy, że ty mówiłeś, ty mnie wprowadziłeś w błąd, to będzie twoja wina, ja powinnam cię porazić. Mówiłeś, że oglądacie 200 tysięcy osób około, 150 tysięcy około jest stałych widzów i to jest jak Gdynia, więc ja słyszałam, że 160 tysięcy. Źle? Źle? Nie! A nie, odrywałam jeszcze raz. Paweł,
nie, nie możemy tak mocno, to aż wygina ci rękę. Serio ci mówię? Nie, zobaczę, bo dobrze odpowiem. Nie. 244 tysiące mieszkańców Magdynia. Przejdźmy do chemii. Jest coś takiego. Jest chemia między nami. Nie musi mi kłuć. Ja nie mogę. Jaki skrót na tablicy tej właśnie ma żelazo? Ja pierdzielę, ja widziałem, ale ja się stresuję, że powiem źle. FE. Tak. Tak? Nigdy nie lubiłem chemii, ale to wiedziałem. Ale nie, robimy 9,5? Nie, zostajemy przy 8,5 już. 8,5, ja nie chcę więcej. Jak mocno kuję, to ci ufam, serio? Że 8,5. Jak odgadniesz ostatnie pytanie dobrze, to i tak spróbujesz 8,5. Dobrze. Który miesiąc ma 28 dni? Nie. Który miesiąc? To jest podchwytliwe pytanie. Pytam, no który miesiąc ma 28 dni? Proste, proste. Luty? Ty klikniesz. To jest głupie pytanie, na 100% jest podchwytliwe. Ja nie chcę, kochanie. Przyłóż. No przyłóż! No jest! Moja kochana, 28 dni. Ma... Każdy miesiąc ma! O ja... Jak to boli! Aż mam łzy w oczach! Ostatnie pytanie, tak? Tak, byłam w całym moim życiu na kilku koncertach. Tak. Jaki był pierwszy koncert, na który... Ja pierdzielę! Mówiłam ci to poczekaj, nie raz. Daj mi się zastanowić, daj mi się zastanowić. To jest kobieta. Chociaż nie! Ty byłaś, ale nie, wtedy nie byłaś pewnie pierwszy raz, zanim się poznaliśmy. No byłam. No byłaś, ale to nie był pierwszy koncert. A skąd wiesz? To był Justin Timberlake. Kur... Woli, nie? A, stara ręka ci podskakuje. No. I te palce, nie? Trzy. Tak. No. My też dość czułe miejsce wybraliśmy. No. Bo na przykład ekipa, tak jak już mówiłem, miała na udzie, nie? A na udzie też jest więcej tłuszczu. Jest więcej tłuszczu, nie? I to mniej czujesz. A tutaj, no tutaj tak naprawdę masz kość. Nie masz tłuszczu, nie? Masz udzie. Ale co, mam ciarki na całej ręce. Jennifer Lopez to była. Justin Timberlake był kolejny. Ale jak mnie boli. No. Chcesz stówkę sprawdzić? Nie. Nie? Jak się gorąco zrobiło. A ja dwa razy dostałam tym 8,5. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wpadajcie na nasze Instagramy. Widzimy się jutro o 14. Subskrybujcie, łapkujcie. Nara, cześć.